już 8. edycja konkursu Fejhuntera, Fejhunter Challenge, poświęcona będzie sprawom energetyki i klimatu, no bo dzisiaj one są bardzo mocno ze sobą połączone. Dotyczyć będzie wszelkich aspektów transformacji energetycznych, atomu, właściwie wszystkiego, co wiąże się dziś z energetyką, czyli bardzo wielu aspektów naszego życia. No i też przy okazji fantastyczny konkurs, dla przypomnienia są całkiem przyzwoite nagrody. Pierwsza wynosi 8 tysięcy złotych, druga 6. Dalej mogą sobie Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej. Wystarczy zgłosić fake news, który domniemany fake news, który wydaje informację, która wydaje się nieprawdziwa. Nasz zespół weryfikatorów będzie sprawdził, czy to jest faktycznie fake news i zespół, któremu uda się największą ilość fake newsów zgłosić, które zostaną najlepiej zweryfikowane, wygra. Może to być zgłaszać, może osoba prywatna, może również zespół.